Maria Belica z Polski wykona dla nas. Grażyny Bacewicz taniec słowiański. Henryka Wieniawskiego kaprys numer 5 a la Saltarella opus 10 oraz Driady i Pan z cyklu Mity opus 30 Karola Szymanowskiego. Przy fortepianie Hanna Holeksa. Thank you.
Thank you.
Wykonawczynią z numerem 37 będzie Martyna Kaszkowiak z Polski. Zagra dla nas następujący program. Grażyna Bacewicz, oberek numer 1. Niccolò Paganini, kaprys opus 1 numer 19. Oraz Ernest Chausson, poemat opus 25. Przy fortepianie Grzegorz Skrobiński.
Thank you.
Drodzy Państwo, przed nami występ reprezentantki Japonii. Będzie nią Haruka Katayama. W jej wykonaniu usłyszymy kaprys numer 1 Grażyny Bacewicz, kaprys numer 11 opus 1 Niccolo Paganiniego oraz sonatę na skrzypce solo opus 27 numer 3 balladę Żena Izai.
Thank you.
Na naszej scenie wystąpi teraz U Hyun Kim, przedstawiciel Korei Południowej. Wykona Niccolò Paganiniego, Kaprys op. 1 nr 15, Grażyny Bacewicz, Oberek nr 1 oraz Piotra Czajkowskiego, Walc Scherzo op. 34. Przepraszam, przy fortepianie zasiądzie pan Grzegorz Skrobiński.
Thank you.
Jaga Klimaszewska, uczestniczka z Polski, wykona program w następującej kolejności. Legendę Grażyny Bacewicz. Kaprys opus 10 numer 5 a la Saltarella Henryka Wieniawskiego oraz również Henryka Wieniawskiego polonez koncertowy D-dur opus 4. Akompaniuje Mateusz Rettner.
Jako ostatnia dzisiejszego dnia przesłuchań zaprezentuje się Sulamita Ślubowska. Podczas jej występu usłyszymy humoreskę Grażyny Bacewicz, kaprys numer 10 opus 1 Niccolò Paganiniego oraz sonatę numer 3 Jeana Isaï, balladę. Przepraszam bardzo. Przy fortepianie zasiądzie pan Maciej Słapiński.
Tym występem zakończyliśmy dzisiejszy trzeci dzień przesłuchań pierwszego etapu. Dziękuję Państwu i zapraszamy jutro na godzinę 10:00.